Znajdujemy się w symulatorze siłowni okrętowym na Wydziale Mechanicznym. Jest to najnowocześniejszy dostępny symulator siłowni okrętowej. Siłownia okrętowa ma za zadanie przygotować trzy rodzaje energii. Energię mechaniczną, która jest potrzebna do napędu statku, energię elektryczną, która ma pokryć zapotrzebowanie jednostki na prąd elektryczny w czasie żeglugi statku oraz postoju w porcie, oraz energię cieplną, potrzebną do grzania, chłodzenia i wytworzenia pary. Nasz symulator składa się z trzech elementów. Głównym elementem jest centrala manewrowo-kontrolna, gdzie zadaniem obsługującej osoby jest nadzorowanie procesów przygotowania siłowni, eksploatacji siłowni oraz odstawiania urządzeń w zależnie od potrzeb. Drugim elementem siłowni jest główna tablica rozdzielcza, gdzie mieszczą się wyłączniki tych urządzeń, gdzie można wyłączyć, załączyć poszczególne elementy siłowni. Trzecim elementem to jest to pomieszczenie, gdzie jest silnik główny i szereg urządzeń pomocniczych. Urządzenia, które są w symulatorze, są kopią urządzeń statkowych. Czyli jeżeli student na praktyki przechodzi na statek, to widzi te same urządzenia, które już umie wcześniej obsługiwać właśnie tutaj na symulatorze. Na symulatorze można zasymulować pracę wszystkich urządzeń i urządzeń pomocniczych. Głównym oczywiście zadaniem jest przygotowanie silnika głównego, który ma napędzać statek, ale aby silnik mógł być uruchomiony, potrzebne jest przygotowanie szeregu instalacji. Instalacji wody chłodzącej, instalacji oleju smarnego, instalacji paliwa, a także też do rozruchu sprężonego powietrza. Symulator w swoim składzie ma też podzespoły różnych elementów pomocniczych, takich jak urządzenie chłodnicze, kocioł parowy, moduły wirówek, moduły paliwowe. Symulator też umożliwia symulowanie pewnych uszkodzeń. Student w trakcie takich zajęć po usłyszeniu alarmu musi go odczytać i musi postępować zgodnie z dobrą praktyką morską, aby ten alarm usunąć, to uszkodzenie. Symulujemy też pewne sprawy związane z bezpieczeństwem, czyli możemy zasymulować pożar siłowni i całą procedurę postępowania, podjęcie pewnych czynności, które spowodują, że ten pożar zostanie ugaszony. Szkolenie odbywa się w ten sposób, że w pierwszej fazie szkolenia studenci uczą się obsługiwać symulator na symulatorach programowych. Każdy student posiada swój komputer, gdzie symulator jest zainstalowany, a później demonstracyjnie już do tego symulatora, czy w formie zaliczenia, czy w formie pokazu, odbywają się zajęcia indywidualne tutaj w tym pomieszczeniu. Na Wydziale Mechanicznym kształcimy w kierunku mechanika i budowa maszyn, z przyszłych oficerów mechaników w specjalności eksploatacja siłowni okrętowej. Jest to szkolenie zgodnie z Międzynarodową Konwencją STCW, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, oraz kształcimy dla przemysłu lądowego specjalistów w zakresie technologii remontów, inżynierii eksploatacji instalacji oraz inżynierii produkcji. Kształcimy oprócz studentów Wydziału Mechanicznego też studentów wydziałów nawigacyjnych i Wydziału Elektrycznego. Studenci mniej więcej trzeciego, czwartego roku, ale też i drugiego, odbywają tutaj zajęcia nie tylko na studiach stacjonarnych, ale też i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Szkolenie praktyczne, które jest nieodzowne w edukacji na Wydziale Mechanicznym, odbywa się dwutorowo. Pierwszy etap to jest symulatory, drugie laboratoria. Znajdujemy się w pomieszczeniu laboratorium silników okrętowych. Tu jest przykład silnika 3AL25. Jest to silnik czterosuwowy. W naszych laboratoriach znajduje się też silnik dwusuwowy, wolnoobrotowy. Oprócz laboratorium silników mamy w naszym zespole laboratoriów laboratorium mechanizmów pomocniczych. Mechanizmy pomocnicze to są takie jak wirówki, odolejacze,
pompy, sprężarki. Zajęcia odbywają się w małych grupach i uczniowie sami obsługują te urządzenia, tak? Czyli przygotowują do pracy, uruchamiają i nadzorują ich pracę. Oczywiście nasze laboratoria wyposażone są w bardzo nowoczesne przyrządy pomiarowe do monitoringu pracy, do rejestracji tych parametrów. Jeżeli chodzi o instalacje, które obsługują ten silnik, to są instalacje wody chłodzącej. Oczywiście tutaj w pierwszej kolejności studenci uczą się przebiegu tych instalacji, jakie urządzenia mieszczą się na tych instalacjach, ale najważniejszy tutaj rzecz to jest, jakie są przyrządy pomiarowe. Oprócz tego, że badamy jak gdyby charakterystyki pracy silnika, czy charakterystykę obciążeniową, czy charakterystykę śrubową danego silnika, to badamy przebieg procesów spalania, które odbywają się w silniku, czyli przebieg procesu wtrysku, przebiegu, nakładamy na to przebieg spalania i wiemy, w którym momencie co się dzieje. Jeżeli chodzi o remonty takich silników, to też wykonujemy tutaj we własnym zakresie lub pomagają nam studenci właśnie z kół naukowych, które na naszym wydziale działają. Studenci bardzo chętnie uczestniczą w pracach remontowych czy w przeglądach danych urządzeń, silników i mechanizmów. Mamy na naszym wyposażeniu bardzo nowoczesne analizatory spalin i w czasie badań, w trakcie pomiarów, studenci uczą się, jak wpływają pewne parametry pracy czy ustawienia instalacji na toksyczność spalin. Jeżeli chodzi o urządzenia też dodatkowe, które znajdują się w naszych laboratoriach, studenci uczą się, jak pracować z towarem, który jest w temperaturach ujemnych nawet do minus 18 stopni. Mamy też stanowisko kontenera chłodniczego, gdzie możemy zademonstrować przyszłym oficerom, jak postępować z kontenerem chłodniczym i przechowywaniem tego towaru w niskich temperaturach. Zapraszam wszystkich przyszłych absolwentów szkół średnich do studiowania na Wydziale Mechanicznym. Zapraszamy do strony internetowej. Tam jest opis wszystkich stanowisk, wszystkich laboratoriów, które znajdują się na całym Wydziale oraz oferta edukacyjna, jeżeli chodzi o specjalności, których kształcimy. Czekamy na Was w październiku w pełnej gotowości i będziemy chętnie przekazywać Wam wiadomości.